Piątek, 29 kwietnia, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Rocznicowe atrakcje w Termach Bolesławiec. Rozpoczynaliśmy w maju ubiegłego roku, mieliśmy raptem 3 tysiące klientów, 3 tysiące wejść. Teraz mamy rzędu 12 tysięcy, czyli ponad czterokrotnie zwiększyliśmy liczbę klientów, a rekordowy miesiąc był miesiąc luty, kiedy to mieliśmy aż 14 tysięcy. Młodzież w mundurach na ćwiczeniach terenowych Komando 2016. Jesteśmy trochę zmęczeni, zakwasy, ale ogólnie atmosfera jest super. Mija właśnie rok od momentu otwarcia bolesławieckich term po generalnym remoncie. Ten miniony czas jest dowodem na to, że sprawdziła się koncepcja zagospodarowania tego obiektu. Bolesławianie, ale nie tylko oni, chętnie korzystają z basenu solankowego, sauny, sal fitness, salonów odnowy i całej reszty miejsc i urządzeń, które składają się na Termy Bolesławiec. Od podpisania umowy na remont krytej pływalni przy ulicy Zgorzeleckiej do otwarcia po remoncie Term Bolesławiec minęły 2 lata. Gdy przed rokiem otwierano ten gruntownie wyremontowany obiekt, wszyscy byli ciekawi, jak sprawdzi się wśród mieszkańców to miejsce, które zmieniło też swoje funkcje. Termy Bolesławiec mają już pierwszy rok działalności za sobą, rok bardzo udany, trudny, bo pierwszy, szereg nowych doświadczeń, ale okazuje się, praktyka pokazała, że miejsce było bardzo potrzebne. Wielokrotnie już powtarzałem, decyzja trudna o odbudowaniu tego miejsca, o zrewitalizowaniu, ale jak najbardziej zasadna i praktyka pokazała, że mieszkańców zainteresowanych korzystaniem z tej formy aktywności jest bardzo dużo. Powiem tylko tak dla zobrazowania tej działalności term. Rozpoczynaliśmy w maju ubiegłego roku, mieliśmy raptem 3 tysiące klientów, 3 tysiące wejść. Teraz mamy rzędu 12 tysięcy. A luty był tu rekordzistą, bo wówczas termy miały 14 tysięcy klientów. Rok działalności bolesławieckich term będzie okazją do świętowania, ale to również moment na modyfikację niektórych elementów. Mija rok funkcjonowania Term Bolesławieckich i mamy zupełnie nową rzecz w tych termach. W jakim miejscu jesteśmy? Tak, jesteśmy w nowej saunie fińskiej, przygotowanej specjalnie dla klientów, dla mieszkańców, ponieważ pierwszy rok działalności pokazał, że zainteresowanie saunowaniem w termach jest ogromne. Niestety nie mogliśmy zaspokoić wszystkich oczekiwań klientów, ponieważ tych miejsc do saunowania było stosunkowo niewiele. Dzięki tej inwestycji, dzięki powstaniu nowej sauny fińskiej, będziemy mogli jednorazowo przyjąć od 20 nawet do 30 osób w tej saunie. Nikt już zatem z kwitkiem od drzwi sauny nie odejdzie, a w związku z tym pojawią się też bardzo lubiane przez niektórych saunowe rytuały. Pracownicy term zostali już przeszkoleni w tej sztuce i na weekend przeprowadzą pierwsze seanse saunowe. Korzystanie z nich w cenie biletu. Obiekt jest ostoją aktywności i żywotności, ale nie zapomina się tu o jego historii. Efektem współpracy z Muzeum Ceramiki jest mini galeria z tendencjami wzrostowymi, fotografii ukazujących przeszłość tego obiektu. Inne nowe elementy na termach to są te ciekawe historyczne ryciny. Tak, no mamy obiekt historyczny, obiekt zabytkowy i tym samym chcieliśmy podkreślić troszkę ten charakter. Myśleliśmy o różne pomysły były, jak wyeksponować ten historyczny, zabytkowy charakter obiektu i wspólnie z Muzeum Ceramiki i z panią dyrektor postanowiliśmy, że właśnie w tym miejscu na początek powiesimy kilka rycin, które obrazują początki tego miejsca. I między innymi tuż za mną znajduje się baszta, która stanowiła łaźnię miejską. Dziś to jest miejsce, w którym znajduje się nasz baszan solankowy. To historia i niedawna przeszłość Term, a najbliższa przyszłość to sobotnie świętowanie roku działalności, które rozpocznie się w sobotę o 9. Przez cały dzień przewidziano wiele atrakcji, łącznie ze zniżkami, poczęstunkiem i specjalnymi ofertami ćwiczeń, pokazów i zawodów. Szczegóły dostępne są na witrynie internetowej Term i Urzędu Miasta. Zarząd powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok.
Budżet został wykonany imponująco, tak oceniła to wszystko, co działo się w ubiegłym roku w kasie powiatu skarbnik w starostwie Maria Szydłak. Powiat wydał przez cały ubiegły rok ponad 74,5 miliona złotych, znacznie mniej niż było to w planach. Nasze wolne środki na koniec roku stanowią kwotę ponad 5 milionów 50 tysięcy złotych. Te środki na poprzedni przyjmując budżet powiatu już zostały zaangażowane w części na pokrycie planowanego deficytu i to jest kwota ponad 1 500 000 zł. I również przeznaczyliśmy środki na pokrycie części planowanych w tym roku rozchodów. Podsumowując wykonanie ubiegłorocznego budżetu, bolesławiecki starosta podkreślił, że powiatowi udało się zwiększyć dochody o blisko 3 600 000 zł. Tyle pieniędzy mieliśmy więcej, niż myśleliśmy, że będziemy mieć. To właśnie dzięki temu wynik był tak imponujący, ponad 5 milionów złotych. Mogliśmy spłacić rozchody blisko 2 300 tysięcy. A co to znaczy tak po ludzku? Zmniejszyć zadłużenie powiatu o tę kwotę, nie zaciągając nowych kredytów czy pożyczek. Mogliśmy też ponad 1 500 złotych z tamtych 5 przeznaczyć na planowany deficyt roku 2016. Starosta, mówiąc o ubiegłorocznym budżecie, zwrócił uwagę na to, że w planach powiat miał 11 zadań inwestycyjnych, a wykonano ich ostatecznie 26, z czego zdecydowana większość to inwestycje drogowe. Zapamiętamy na pewno rok 2015 jako ten rok, w którym wybudowaliśmy stadion lekkoatletyczny. Mówię stadion lekkoatletyczny, bo on w zakresie swojej funkcji, w zakresie tej inwestycji wybiega poza orbit lekkoatletyczny. Ostatecznie zarząd powiatu otrzymał absolutorium. 12 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, 9 wstrzymało się od głosu. Ponad 300 młodych ludzi z całej Polski weźmie udział w tegorocznej edycji ćwiczeń terenowych Komando 2016. Ćwiczenia potrwają do czerwca. Tegoroczną edycję ćwiczeń terenowych Komando 2016 rozpoczęli uczniowie klasy mundurowej z Bielska Białej. Po przejściu podstawowych ćwiczeń wojskowych młodzież trafiła pod skrzydła patrolu rozminowania. Pod okiem doświadczonych saperów młodzi ludzie poznali sprzęt saperski, dostali wykrywacz min i przeszukali plaże. Nasz temat zajęć to jest głównie uświadomienie młodzieży zagrożenia, jakie stwarzają przedmioty wybuchowe i niebezpieczne znajdowane w naszym kraju oraz sposób, w jaki należy postąpić po znalezieniu takich przedmiotów. Uczniowie z Bielska Białej po raz drugi uczestniczą w ćwiczeniach. By na czas dojechać do Bolesławca, musieli wyruszyć ze swojego rodzinnego miasta o 2 w nocy, ale na ten wyjazd czekali kilka miesięcy, więc żadne niedogodności nie miały znaczenia. Noc była ciężka, spaliśmy w autobusach, przyjechaliśmy na miejsce. Oczywiście zakwaterowanie, śniadanko. A potem kilka dni intensywnych ćwiczeń, w tym jak twierdzą młodzi adepci wojska, najgorsze, czyli czołganie się po lesie. Jesteśmy trochę zmęczeni, zakwasy, ale ogólnie atmosfera jest super. Uczniowie zadowoleni są też z pogody, instruktorów i z jedzenia. Warunki panują idealne wręcz do takich ćwiczeń, zwłaszcza do wodowania. Miejmy nadzieję, że się nam poszczęści. Instruktorzy, no jak to instruktorzy, no dają w kość, ale jest dobrze. A najlepsze to jest jedzenie, naprawdę jest bardzo dobre. Uczniowie z klasy mundurowej z Bielska Białej mają już spore doświadczenie, jeżeli chodzi o wojsko. Jesteśmy w drugiej klasie technikum mundurowego, o profilu również logistycznym. Nasza klasa przed miesiącem, czy część klasy, brała udział w skokach spadochronowych organizowanych przez naszą szkołę. Mieliśmy szkolenia wielogodzinne i na końcu skok, który wszyscy skoczyli, przeżyli. Wszystko się szczęśliwie zakończyło i wszyscy zadowoleni. Teraz dzięki temu nosimy bordowe berety, tak jak nasze wojsko bielskie. Wybrałem tę szkołę dlatego, ponieważ no myślę, że tak powinienem, jednak jako Polak powinienem przynajmniej mieć styczność z tym, z wojskiem, z patriotyzmem i tak dalej. No, tak chciałem, tak postanowiłem. Nie wiem dlaczego, ale mnie do tego pociągnęło.
Uczniów ciągnie też na coroczne obozy wojskowe organizowane dla nich przez Stowarzyszenie i 23 Pułk. W tym roku w Bolesławcu szkolić się będzie młodzież z 8 szkół. Łącznie szkolenie przejdzie ponad 300 młodych ludzi w mundurach. Na tych ćwiczeniach przede wszystkim po prostu młodzież poznaje życie codzienne żołnierza, są zakwaterowani w jednostce i poznają cały cykl taki jak po prostu żołnierz kiedyś służby zasadniczej, a teraz służby stałej. W tegorocznym planie szkolenia mają m.in. musztrę, ćwiczenia taktyczne, strzeleckie i wodne. Młodzież uczy się wiosłowania i ratownictwa wodnego. Na zakończenie szkolenia młodzi ludzie przejdą takie same testy jak kandydaci do służby stałej. Są bardzo zadowoleni. Ja czasem zadaję takie pytanie, jak oceniacie w skali od 1-10 pobyt tutaj. Zawsze krzyczą 10. Albo takie powiedzenie 9 w porywach do 10. Są zadowoleni, mimo to, że czasem jest pogoda taka typowo kwietniowa, czyli jak to jest powiedzeniu, kwiecień plecień, bo przeplata, ale są bardzo zahartowani, są nastawieni bardzo pozytywnie do tego szkolenia. Tym bardziej, że kadra, która tutaj ich szkoli, naprawdę zasługuje na wysokie poważanie i bardzo, bardzo sobie chwalimy tutaj ten pobyt. Coraz więcej tych szkół mamy pod swoim patronatem. Za chwilę podpisujemy z 18 szkołą w Polsce takie porozumienie, bo widzimy ogromne zainteresowanie młodzieżą tego typu właśnie klasami mundurowymi. Tegoroczne szkolenie młodzież zakończy w czerwcu. A już teraz czas na wydarzenia w skrócie. Zapraszam. Nowogrodzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w styczniu strzelał z wiatrówki do psa. Pies z ciężkimi ranami trafił wtedy do weterynarza. Zawiadomieni o tym policjanci ustalili, że strzelał do niego 26-letni mieszkaniec gminy Nowogrodziec. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozić mu będzie kara więzienia do 2 lat. W poniedziałek 2 maja już po raz 7 w samopołudnie w Rynku odbędą się obchody Święta Flagi z udziałem 23 Śląskiego Pułku Artylerii. We wtorek 3 maja w Święto Konstytucji o godzinie 11:30 w kościele na Placu Zamkowym odbędzie się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej 23 Pułku i Miejskiej Orkiestry Dętej. Natomiast o godzinie 17 w sali Forum BOK MCC rozpocznie się koncert. Będą występy taneczne, wokalne i muzyczne. Rusza program rozwoju bazy sportowej na Dolnym Śląsku. W ciągu najbliższych 3 lat powstaną kryte pływalnie, boiska i hale sportowe. Razem 32 obiekty sportowe, nowe lub odnowione. Na poprawę bazy sportowej w województwie dolnośląskim samorząd przeznaczy w tym roku 17 milionów złotych, w ciągu 3 lat 25. Tegoroczny maturzysta, uczeń 1. Liceum Ogólnokształcącego Dawid Meyer zaprezentuje swoje zdjęcia w Centrum Orzeł. Dawid zainteresował się fotografią jako 15-latek. Warsztat szlifował samodzielnie. Po maturze rozpocznie studia w Walii na kierunku fotografii dokumentalnej. Próbkę jego umiejętności będzie można zobaczyć 20 maja o godzinie 19 w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. Tymoteusz Górski i Kacper Warężak, młodzi bolesławianie, którzy ratowali 7-letniego chłopca zaatakowanego przez mężczyznę, odebrali podziękowania na sesji Rady Powiatu. Tymoteusz Górski i Kacper Warężak, po tym jak zostali uhonorowani na sesji Rady Miasta, zostali zaproszeni także na sesję Rady Powiatu. To młodzi bolesławianie, którzy zareagowali na sytuację, do której doszło na początku marca, gdy pod szkołą na ulicy Bankowej dorosły mężczyzna złapał 7-letniego chłopca. Tymoteusz i Kacper stanęli w obronie dziecka. Tymoteusz jest uczniem zespołu szkół zakonu PR-ów. Kacper to uczeń elektronika. Za docenienie postawy uczniów podziękowali dyrektorzy szkół. Ja bardzo dziękuję za właśnie docenienie takiej postawy. No to trzeba o tym mówić. Myślę, że to też jest przykład i zachęta dla innych, by mieć oczy otwarte i reagować na zło, na
niedobre sytuacje, które wokół nas się dzieją i chłopcy są tego przykładem. Powiem na koniec krótko, takich chłopaków, takich uczniów, dziewczyn też jest więcej, więc nie jest źle. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mogę tylko powiedzieć jedno. Wyjątkowa postawa ucznia związana była również z jego skromnością. Kiedy następnego dnia gratulowałem zachowania w zasadzie bohaterskiej postawy w dzisiejszych czasach, on skromnie odpowiedział, że poczuwał się, że to był jego obowiązek. I dziwił się, że inne osoby nie zareagowały w podobny sposób, chociaż tych osób w otoczeniu było bardzo dużo. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, szczególnie rodzicom. Wielka pociecha, gratulacje. Bardzo się cieszę, że jest to uczeń zespołu szkół elektronicznych. Dziękuję bardzo. Dzięki reakcji tych dwóch uczniów, 7-letni chłopiec nie doznał większych obrażeń. W Bolesławcu odbyły się konsultacje sportowe zawodników z młodzieżowej kadry Dolnego Śląska w rugby 7-osobowym. Jej trzon stanowią zawodnicy z Bolesławca i powiatu bolesławieckiego. Na bolesławieckim boisku przy ulicy Rajskiej, które od kilku lat jest boiskiem klubu rugby Husar, odbyły się konsultacje szkoleniowe dla młodzików, którzy należą do kadry rugbistów województwa dolnośląskiego. Jest to jedna ze składowych kadr wojewódzkich w całej Polsce. Najlepsi chłopcy z rocznika 2001-2002 z Dolnego Śląska trenują u nas w Bolesławcu. Jest to 5-dniowa konsultacja szkoleniowa. Ci chłopcy generalnie są zapleczem kadry narodowej w przyszłości, poniżej 16 czy 18 roku życia. Konsultacje mamy tutaj połączone młodzika i kadeta. Nasi młodzicy klubowi z Husara przygotowują się do międzywojewódzkich mistrzostw młodzików, które odbędą się 30 maja w Jarocinie. Natomiast kadeci już w tą sobotę, 30 kwietnia, jadą na półfinał Mistrzostw Polski kadetów rugby 7, które odbędą się w Krakowie. Pogoda akurat w tym czasie nie rozpieszczała młodych zawodników, ale dla tej dyscypliny sportu to i lepiej, ponieważ zahartowanie i odporność na przeróżne warunki pogodowe są składową dobrego przygotowania do gry. Przez 4 mamy 2 treningi, w których doskonalimy technikę i też grę zespołową, czyli podawanie, zaleganie i różne techniczne sprawy. Ćwiczymy od 3-4 miesięcy, ale progres, jak to sam trener powiedział, jest duży, nawet bardzo. Od podstaw praktycznie wszystko lecimy. Jesteśmy, jakby to powiedzieć, amatorami na razie. Najlepszym sprawdzianem umiejętności jest konfrontacja z innymi zawodnikami z innych drużyn. Stąd też decyzja o wyjeździe na turniej w Nowej Hucie. Raczej idziemy się zaprezentować tylko, bo w tym roku zbytnie szans nie mamy. Czyli jedziecie się pokazać. Tak, grupa ciężka się trafiła, ale powinniśmy dać radę. To zatem początek przygody z jajowatą piłką, ale trener pozytywnie ocenia formę zawodników i drużyny. Zawodnicy są świetnie przygotowani, uważam, motorycznie na pewno. No brakuje jeszcze techniki, to nie są zawodnicy, którzy trenują po 7 lat czy po 5, bo z takimi pewnie przyjdzie im się zmierzyć na Mistrzostwach Polskich Kadetów. Ale warto dodać, że kadra wojewódzka składa się przede wszystkim z zawodników klubu Husar Bolesławiec, Gminnego Związku Szkolnego Sportowego z Nowogrodzca oraz jeden rodzynek z Lubina, z Miedziowych Lubin. Jak widać więc, Bolesławiec i powiat bolesławiecki stały się kolebką dolnośląskiego rugby w tej kategorii wiekowej. Po wydarzeniach zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Metamorfozy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.